Halo, halo, witajcie. 88. odcinek Niskiego Pressingu. Jak widzicie, zeszliśmy do podziemia, a konkretnie do internetu. Nagrywamy tak, jak zapowiadaliśmy, online. Mam nadzieję, że będziemy tutaj z Maćkiem. W ogóle halo, halo Maćku, witam cię serdecznie. Cześć Pawle. Słyszymy się dokładnie, to się cieszę. Mam nadzieję, że wy też nas równie dobrze widzicie i słyszycie. Tak jak zapowiadaliśmy, odcinki online będziemy starać się regularnie tutaj wrzucać na YouTube'a te odcinki online, takie czasy. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Słuchajcie, przechodzimy do rzeczy, bo czas to pieniądz, nawet w dobie pandemii. Gość dzisiaj naprawdę specjalny, połączyliśmy się z dalekim Poznaniem, a po drugiej stronie łącza światłowodu Paweł Prymel, gwiazda Miedzi Legnica lat 90., jeden z najlepszych bramkarzy w historii Miedzi Legnica, przynajmniej moim zdaniem, Maćku, zakładam, że twoim też. Pawle, witamy cię serdecznie na pokładzie Niskiego Pressingu. Szkoda, że wirtualnie, ale mam nadzieję, że kiedyś też spotkamy się na żywo. Pawle, witaj. Witam serdecznie wszystkich. Cześć Pawle, tradycji naszego programu musi się stać zadość. Pozwolisz, że przedstawię twoją sylwetkę. Wychowanek Zagłębia Lubin, piłkarz między innymi, szanowni państwo, właśnie Miedzi Legnica, Odry Wodzisław Śląski, Śląska Wrocław, Karkonosz Jelenia Góra, KP Konin, Zrywu Zielona Góra oraz niemieckiego Teutonia Alstadt. Popraw mnie, jeżeli źle to wymówiłem. Po zawieszeniu korków przysłowiowych na kołku. Good. Trener bramkarzy właśnie w Miedzi Legnica, w Zagłębiu Lubin, w Odrze Wodzisław Śląski, w Wiśle Kraków, w Lechu Poznań, szanowni państwo, i ostatnio w Jagiellonii Białystok. Paweł, pierwsze pytanie. Jak sobie radzisz w dobie koronawirusa? No na pewno, jak wszyscy ludzie, staram się jakoś, że tak powiem, oswoić z tą sytuacją, jaka nas tutaj gdzieś tak wszystkich dopadła, że tak powiem szczerze. No teraz przez pryzmat tego, że nie pracuję nigdzie, to jakby oswajanie, może nie oswajanie, ale jakby oglądanie się na to też spędza mi więcej czasu, no bo siedzę w domu, staram się gdzieś tam analizować różne rzeczy, które robiłem przez ostatni okres, choćby nawet w Jagiellonii Białystok. No i co, no pewnie tak jak wszyscy czekam na lepsze czasy. No zdecydowanie tak, a jeżeli mówisz więcej czasu, to na pewno sięgasz również pamięcią do tych czasów, kiedy grałeś w piłkę. Powspominajmy, Paweł, jak ty wspominasz ten okres gry w Miedzi Legnica? Przypomnijmy, z Pawłem tutaj przed programem próbowaliśmy przypomnieć sobie, to były lata 1988-1996, tak? Czyli no, tak, dokładnie, tak. Spory okres czasu, jak ty to wspominasz? No na pewno przychodziłem do Miedzi jako młody chłopak, jak to tak zwany młodzieżowiec, żeby grać jeszcze wtedy w byłej trzeciej lidze jako młodzieżowiec w bramce i z nastawieniem naszej drużyny na awans. I myślę, że cały mój okres 8 lat w Miedzi, no to już nie mówię tu o jakichś sukcesach, ale gdzieś udało mi się poznać fantastycznych chłopaków. Mieliśmy super atmosferę w szatni i jakby cel, do którego żeśmy próbowali wszyscy dążyć. Nie wszystko nam się niestety udało zrealizować w tym okresie, w którym ja gdzieś byłem, ale mimo wszystko no na pewno też była to inna, w sumie czasy są też inne, ale inna to mieć niż jest teraz, ale myślę, że wspominam to bardzo miło i na pewno przy okazji jakichś meczy mojej drużyny z Miedzią dużo jest gdzieś tam wspomnień do mojego czasu gry, jeśli chodzi o Miedź Legnicę i myślę, że na pewno są to miłe wspomnienia, okraszone niewielkimi sukcesami. Paweł, miałeś przyjemność chyba, nie wiem czy to dobre słowo, ale chyba przyjemność rywalizować o miejsce w bramce Miedzi z niebelekim, bo z Dariuszem Płaczkiewiczem. To też no, wyśmienity golkiper. Jak wspominasz tą rywalizację? Tak, no, na pewno. Czy to z Darkiem, czy świętej pamięci Wichłaczem Jurkiem, no to na pewno byli zawodnicy, którzy byli bardziej doświadczeni ode mnie i po przyjściu do Miedzi moja rola jakby może nie tyle sprowadzała się do rezerwowego, co mocno starałem im się uprzykrzać życie, żeby wiedzieli, że za plecami ten modling depta po plecach i że muszą być czujni, ale na pewno sam na tym dużo skorzystałem, bo wiadomo, nikt nie jest zadowolony, gdy siedzi na ławce rezerwowych, ale
mogąc trenować z nimi i patrząc jak grają, na pewno coś dla mnie też z tego pozytywnego przyniosło w mojej dalszej przygodzie z piłką. Gdy Dariusz Płaczkiewicz odszedł z Miedzi już w 1992-1993 roku, to ty zostałeś już taką żelazną jedynką i przez kilka sezonów byłeś pewniakiem w legnickiej bramce. Ale pamiętam, że nie wiem, czy ty też tak dobrze podejrzewam, że dobrze pamiętasz swój debiut, taka twoja poważna gra zaczęła się od występu w Superpucharze Polski z Zagłębiem Lubin, z Lechem Poznań, przepraszam, na stadionie w Lubinie, kiedy to wszedłeś na drugą połowę tego meczu chyba. No właśnie, jak wspominasz ten mecz? No na pewno nie wspominam go mile, bo w sumie nie pamiętam wyniku dokładnie, ale wiem, że... 2-0 do przerwy. No, 2-0 do przerwy. 4-2 się skończyło. Mecz skończył się 4-2, także tak to nieraz jest. Wchodzisz jako bramkarz na drugą połowę i wpuszczasz 4 bramki, przegrywacie 2-4. Czy tak ciebie to zmobilizowało, czy to cię podłamało? Czy to tak było? Nie, no, ja jestem taką osobą, że raczej porażki działają na mnie mobilizująco. Nie załamały mnie. Wiadomo, że człowiek się z tym źle czuł, że jakby po moim wejściu nagle ten super puchar przegraliśmy, ale dało mi to może nie tyle kopa, ale na pewno pokazało, że trzeba dalej mocno pracować i czekać na następną szansę. Paweł, no, zaprocentowało to w następnych 3 latach, kiedy byłeś jedynką w bramce Miedzi. Na pewno. No na pewno. No, też myślę, że nie dostałbym tej szansy od trenera Bożyczki, gdybym w trakcie okresu przygotowawczego nie pokazał mu, że jestem jakby gotowy na to, żeby w tym meczu zagrać. Także no wiadomo, skończyło się jak skończyło, ale jak każdy taki mecz przegrany, myślę, że dla bramkarza to musi być nauka, tak? Nie sposób do załamywania się, tylko nauka tego, żeby w przyszłości tak nie popełnić tych samych błędów i piąć się w górę po prostu. Pawle, ja jako historyk pozwolisz, że cofnę się jednak w chronologii. Paweł przeskoczył już do pucharu, do super pucharu Polski, który był tak naprawdę konsekwencją zdobycia Pucharu Polski przez was i ty występowałeś w tym składzie w niektórych meczach, chociażby z Ostrowią, z tego co dobrze pamiętam. Byłeś częścią tej zwycięskiej drużyny, tej złotej drużyny Miedzi. Powiedz coś o atmosferze, o tym sensacyjnym tak naprawdę finale z Górnikiem Zabrze. No na pewno dziś zacząłem, że tak można powiedzieć, tą drogę do finału. Teraz ty jako historyk bardziej może gdzieś byś to pamiętał, ale z tego co ja pamiętam chyba to nie wiem, czy nie grałem nawet do meczu półfinałowego, dopiero w finale chyba Darek mnie zastąpił, ale tak. Szczerze, no tak nie przygotowałem. No, nie grałem tylko w finale, także myślę, że po części jakiś wkład w dojściu do tego finału i jakby w zdobyciu tego głównego trofeum gdzieś tam małą cegiełkę sobie do tego dołożyła. No na pewno była to fajna przygoda dla nas wszystkich i na pewno niezapomniany mecz, jeśli chodzi o finał na stadionie Legii. Myślę, że mało kto wierzył w nas, że uda nam się w tym finale coś osiągnąć. No, byliśmy wtedy drużyną z drugiej ligi, mimo tego, że gdzieś tam strzuba tabeli, no to mimo wszystko byliśmy drużyną z drugiej ligi i graliśmy no, z Wielkim Górnikiem, mówmy się, tak? Także jak dziś pamiętam przygotowania i jakby otoczkę tego, jak to wyglądało w Górniku Zabrze. My po prostu przyjechaliśmy na ten mecz, żeby zagrać, żeby po części spełnić swoje marzenia. No, jak pamiętam, no to Górnik przyjechał jak po swoje, no generalnie mieli dogadane wszystko, jeśli chodzi o świętowanie tego. Z szampanami łącznie, dodajmy, prawda? Tak, ze tak. Wszystkim, także no. Potem miałem okazję gdzieś się spotkać po tym w jednej drużynie z Piotrem Jegorem, z Mirkiem Stankiem i rozmawialiśmy nieraz na to, że no niestety zepsuliśmy im wszystko. Ja mówię, no niestety taka jest piłka, że za szybko się to sobie wszystko pokładali i tym bardziej, że tak powiem, radość nasza była podwójna z tego wszystkiego, że nie dosyć, że sportowośmy to osiągnęli, no to niestety, może na 10 meczy 9 byśmy przegrali, ale ten jedyny mecz, co prawda w rzutach karnych, ale przeszliśmy przez niego zwycięstwo i to na pewno była fajna przygoda, okraszona zdobyciem tego trofeum. Paweł, czy ty śledzisz wyniki tej współczesnej Miedzi? Tak, śledzę, oczywiście, że tak, że ciągle, no, nawet gdy nie grałem, już tam grałem w Odrze Wodzisław, no to wiadomo, zostawiłem tam dużo kolegów, przyjaciół z boiska i jakby los i sytuacja w Miedzi, no na pewno ciągle mnie interesowała i teraz też nie ukrywam, że gdy patrzę na wyniki pierwszej ligi, to
też z kim Miedź gra, no, mam jeszcze kilku kolegów, którzy pracują tam i grali tam, także, także na pewno z ciekawością, zawsze z ciekawością zaglądam do drużyn, w którym gdzieś tam pracowałem, czy trenowałem, czy grałem, no bo sentyment zostaje na zawsze. Sentyment zostaje. Paweł, to w nawiązaniu, przepraszam, Maszku, w nawiązaniu do tego, że Tier przyznaje się, że śledzisz tą naszą Miedziankę, to właściwie mamy jeszcze dwa pytania. Zawodowo miałeś z nią kontakt w sezonie 2018-2019, kiedy to Miedź występowała w Ekstraklasie. Ty pracowałeś wówczas w Jagiellonii Białystok? Dobrze, dobrze pamiętam, jeżeli nie, to miałem. Tak, w Jagiellonii, tak. Tak, tak. 3-2 Miedzianka wygrała w Białymstoku, 3-0 Jagiellonia w Legnicy. To tak, żeby Maciek na mnie nie krzyczał, bo Maciek jako historyk przywiązuje wagę do tych, do takich rzeczy. Jak wspominasz tą rywalizację z Miedzią i od razu cię zapytam, czy nie uważasz, że problemy z obsadą bramki przyczyniły się do tego, że Miedź niestety po jednym sezonie spadła z Ekstraklasy? No w sumie no, myślę, że mecz w Legnicy moim zdaniem, jak dobrze pamiętam, był dla nas łatwiejszy chyba niż mecz, który rozegraliśmy w Białymstoku, bo tam ten wynik jakby, nawet sam wynik pokazuje, ale myślę, że i sam mecz nie był dla nas może nie tak łatwy, bo to wiadomo, że to akurat nie układał się tak dobrze, jak to było w Legnicy wtedy. Co do obsady bramki, no ciężko mi powiedzieć, ja nie należę do ludzi, którzy wypowiadają się na temat tego, co dzieje się w innym klubie, nie będąc tam. Myślę, że na pewno ciężko zwalić całą winę tylko na bramkarzy Miedzi, którzy jakby, że oni to się przyczynili. Myślę, że to wykładnia tego spadku to jest, myślę, że gra całej drużyny i no nie wiem, no wiadomo, Miedź była Beniaminkiem w tym sezonie i myślę, że to tak przez pryzmat całego sezonu ja bym to tak bardziej odbierał, nie tylko przez pryzmat gry i słabej postawy bramkarzy. Czyli byłoby to według ciebie zbyt dużym uproszczeniem i skrzywdzeniem bramkarzy, żeby myślę, na nich zwalić? Myślę, że tak. Bo... obwiniać. Myślę, że tak. No jeszcze oprócz tych dwóch meczy zapomnieliście, że graliśmy w półfinale Pucharu Polski. Tak. Już nie? O, wtedy było słusznie. Dużo właśnie wspomnień o finał z tego 91. Dokładnie tak. Tak, to prawda. Pawle, no nie możemy cię zapytać o bramkarza numer jeden w obecnym sezonie Miedzi, o młodego Mateusza Hewelta. Powiedz mi, bo Miedź po tych wszystkich doświadczeniach z tymi starszymi bramkarzami, chociażby z Łukaszem Załuską, sięgnęła wreszcie po obiecującego bramkarza tak naprawdę ze szkółki z Wysp Brytyjskich. Czy ty możesz powiedzieć coś na ten temat? Czy obserwujesz tego bramkarza? Znaczy, no ciężko mi gdzieś wyrazić jakby swoją opinię, bo aż tak bardzo nie obserwuję samej jego gry jakby, tak? No gdzieś tam może oglądałem z dwa mecze całe i wiadomo, pewnie taka filozofia klubu, tak? Ktoś go obserwował, pewnie poczynił jakieś postępy pracując z Łukaszem Załuską, mógł gdzieś go tam podglądać w trakcie ostatniego sezonu. Pewnie jakaś taka decyzja w klubie, że postanowili dać szansę temu młodemu chłopakowi, jakie to na pewno jest to zawsze gdzieś tam obarczone jakimś ryzykiem, ale myślę, że nie wiem jak to, czy są z niego zadowoleni, czy nie, także ciężko mi powiedzieć, ale no, jest to jakaś strategia klubu i myślę, że warto też gdzieś się tego trzymać, tak, i dawać szansę tym młodym chłopakom. Paweł, Maciek, przedstawiając Cię na wstępie, wymienił te wszystkie nazwy klubów, w których pracowałeś jako w roli szkoleniowca bramkarzy. To imponująca lista, bo Lech Poznań, Wisła Kraków między innymi, Jagiellonia Białystok, a więc mocne kluby ekstraklasowe. Z wieloma dobrymi goalkeeperami miałeś przyjemność pracować. Powiedz mi, można powiedzieć, że jesteś bardzo solidną, mocną marką, jeżeli chodzi na rynku fachowców od szkolenia, od pracy z bramkarzami w polskiej lidze. Czy ty uważasz się, o tej twojej pracy chcielibyśmy troszkę porozmawiać na wstępie, czy ty uważasz się za lepszego trenera bramkarzy niż byłeś bramkarzem? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Jak ty to widzisz? No patrząc choćby po nazwach klubów, w których pracowałem, a w których nie grałem, no to już wychodzi na to, że grałeś, trenerem czy... chyba jestem zdecydowanie lepszym. Dobra. A tak na serio? Nie wiem, no
Wiadomo, to zawsze gdzieś tam człowiek w jakichś formach żartów zastanawia się, gdzie mógłby dojść, może jakby miał okazję i był w czasach takich, gdy ktoś taki jak trener bramkarzy jest, tak, bo nie wiem, wydaje mi się, że jest to bardzo pomocne. Ja gdy grałem, takiej pozycji w klubie żadnym nie było. Pamiętam jeszcze troszkę gdzieś tam Zygmunt Nedwilek w Miedzi próbował gdzieś nas tam troszkę trenować, ale to wiadomo, to on gdzieś tam robił może bardziej jako starszy kolega, bo jeszcze czynnie wtedy grał. Myślę, że to jest całkiem inna profesja, bycie bramkarzem, a bycie trenerem bramkarzy. Mimo tego myślę, że nie grałem może w zbyt wielkich klubach, takim jak jestem trenerem, ale w każdym klubie, w którym byłem, starałem się gdzieś patrzeć na moją pracę, patrzeć się na to, co robili inni bramkarze, z którymi pracowałem. I no, jest tutaj, myślę, że zawsze gdzieś tak było, idźcie tam panowie sobie na 20, na 40 minut, bo na razie nie jesteście potrzebni. Nie ukrywam, że już wtedy przejawiałem taką ciągnotkę do tego, że nie narzucałem się z tym, broń Boże, ale jeśli któryś z moich kolegów był chętny, to ja jakby brałem na siebie tę odpowiedzialność za te 40 minut i coś tam próbowaliśmy robić. Myślę, że to też dało mi jakiś taki początek do tego, że po tej drugiej stronie może łatwiej mi było zacząć pracować jako trener bramkarzy. Także myślę, że jedno i drugie, z jednego i z drugiego, no wiadomo, może nie za bardzo jestem zadowolony z tego, ile meczy rozegrałem w Ekstraklasie. Co prawda dużo mam tych meczy w pierwszej lidze w samej Miedzi Legnicy, ale wiadomo, no, człowiek chciałby może troszkę więcej grać na tym najwyższym poziomie, ale nie jest to jakby coś, co mnie zajmuje, albo żebym miał się czego wstydzić. Po prostu takie życie. Pawle, a powiedz mi, no Polska jest uważana za krainę naprawdę bramkarzami mocno stojącą. Z tych chłopaków, których teraz możemy obserwować na europejskich boiskach, chociażby Wojtek Szczęsny, Łukasz Fabiański, Bartek Drągowski, który tak naprawdę, no Wojtek chyba jest numerem jeden, tak, ale Łukasz Skorupski jeszcze, tak, chyba zapomniałem wymienić. Czy to taka czwórka pewniaków na Euro? No któryś chyba będzie musiał zostać, tak? No myślę, że tak, bo chyba trzech. Można trzech. Chyba wziąć trzech, także no tutaj naprawdę jest duży ból głowy pozytywny, tak, no bo tu któregoś nawet pożegnać z tych młodych chłopaków, no to też będzie na pewno gdzieś tam ciężka rozmowa czekała trenera, żeby przekonać go do tego, że dalej w jakiś stopniu się na niego liczy, ale no akurat na te dane mistrzostwa nie pojedzie. Myślę, że to wypada się tylko cieszyć, że mamy tak dobrą szkołę bramkarzy i tak dobrych bramkarzy, którzy jakby pokazują te nasze osiągnięcia trenerów i ich samych poza granicami naszego kraju. Pawle, przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, poprzeglądałem trochę starszych wywiadów sprzed lat z Tobą i znalazłem taką fajną rozmowę z Jasminem Buriciem, Twoim byłym podopiecznym w Lechu Poznań. To te czasy, kiedy zdobyliście mistrza Polski, o ile się nie mylę. Jasmin Buric, to było po Twoim odejściu z Lecha Poznań, powiedział, że strasznie Tobie wiele zawdzięczę, że dzięki Tobie stał się lepszym bramkarzem i może marzyć o grze w reprezentacji nawet swojego kraju. Zresztą tych bramkarzy, grubych nazwisk z polskiej ligi było więcej, z którymi pracowałeś. Krzysztof Kotorowski, Radosław Cieżniak z Wisły Kraków czy też Marian Kelemen z Jagiellonii. Który według Ciebie był najlepszy? Ciężko mi powiedzieć, który z nich był najlepszy. Wiadomo, każdy gdzieś miał inne jakby zadanie w danym klubie, tak, i w którym gdzieś tam pracowaliśmy. I każdy na pewno był inną osobowością i myślę, że dla mnie też wielką frajdą i przyjemnością było pracować z każdym z nich i tak jak, nie wiem, tutaj gdzieś tam mówiłeś o tym wywiadzie z Jaśminem, no to też bardzo praca, którą gdzieś tam razem wykonywaliśmy, podobała mi się, że pod tym względem, że było widać postęp u tego chłopaka z każdym treningiem i że wskoczył do bramki Lecha Poznań, zastępując Krzysztofa Kotorowskiego po pewnym czasie i jakby tego miejsca nie oddał na długo, tak? Czyli gdzieś tam ta nasza wspólna praca miała zawsze ma sens, ale pokazała, że szliśmy gdzieś tam z Jaśminem dobrą drogą i to samo dotyczy innych chłopaków, tak? Czy to Mariana, czy Radka Cześniaka po dobrych występach Wiśle zasłużył sobie na transfer do Legii Warszawa. Można byłoby tak wymieniać jeszcze dużo chłopaków, tak?
Michała Buchalika, czy jeszcze innych, z którymi gdzieś tam, na pewno ta lista, biorąc pod uwagę ilość klubów, w którym pracowałem, na pewno jest duża, ale praca ze wszystkimi, z którymi gdzieś tam pracowałem, to była duża przyjemność i myślę, że ci, którzy chcieli coś z tego wyciągnąć, to wyciągnęli. Ja też gdzieś tam dużo skorzystałem na pracę z nimi, bo tak jak mówię, każdy z nich jest inny, każdy gdzieś ma swoje atuty, to trzeba było z nich jak najszybciej wyciągnąć i pomóc im w tym, żeby małe niedociągnięcia w tym wszystkim gdzieś tam poprawić i żeby byli lepsi po prostu z każdym treningiem i z każdym meczem. A jesteś zaskoczony tym, że Bartłomiej Drągowski jest dzisiaj gwiazdą Serie A i rozpytują u niego już te największe kluby powoli? Ciebie to zaskakuje? Znaczy, może nie tyle zaskoczony, ale na pewno szybko się to stało, tak? Bo szybko wyjechał, jeśli chodzi z Polski, z Ekrasy. No ale myślę, że jego charakter pozwolił mu na to, bo to jest taki naprawdę chłopak, który bardzo wierzy w siebie. Ma charakter walczaka, także to nie przeszkodziło mu w tym, żeby wyjechać za granicę i sobie z tym poradzić. Tak? Myślę, że ktoś o takim bardziej spokojniejszym charakterze, nie wiem, czy by sobie poradził. Nawet nieraz umiejętności nie bronią tak, jak pewność siebie i jakby wiara w to, że to, co robię, musi dać efekt. Tak? Także myślę, że tutaj nie jestem zdziwiony, bo na pewno jest solidnym bramkarzem z charakterem takim na granie na najwyższym poziomie. Tak, i Bartek się nie bał zrobić tego kroku w tył, tak? Bo został wypożyczony przecież do Empoli, gdzie się odbudował, wrócił do Fiorentiny i zobaczcie, rozpytują się na to, co Paweł powiedział, największe firmy. Mam nadzieję, że będzie pamiętał, kto go szkolił w młodym wieku. No więc właśnie, Pawle, Damian Primel, twój syn, który jest obecnie w kadrze Stali Mielec, czasami dzwoni do taty i pyta się o porady bramkarskie, czy raczej nie rozmawiacie na tematy zawodowe? Znaczy nie, no wiadomo, że rozmawiamy gdzieś tam, jeśli chodzi ogólnie o nasze profesje, ale wiadomo, no, każdy trener gdzieś ma jakby swoją wizję treningu, swój sposób przygotowania i ja akurat tutaj nigdy nie analizujemy tego, co on robi na treningach i bo to ja nie jestem na bieżąco przy tym i nawet moje rady, ja nie wiem w jaki sposób mógłbym gdzieś pomóc, bo wiadomo, musi iść jakby cyklem przygotowania temu, który teraz jakby opracował dla klubu trener Wyparło i to jest dla niego azymut w pracy teraz i robi to, co wymaga od niego trener Wyparło. Paweł, a jak oceniasz syna karierę? Nie wiem, czy to jest dobre pytanie, czy będziesz chciał publicznie to powiedzieć. No bo nareszcie jest w ekstraklasie, tak? Nareszcie może się pokazać na tym najwyższym szczeblu rozgrywkowym, ale nie uważasz, że trochę się zasiedział na tych niższych szczeblach? No na pewno, no. Każdy, tak jak on, jak i inni zawodnicy, pewnie dużo jest takich, którzy gdzieś tam mogliby osiągnąć więcej. Wszystko jest też, wydaje mi się, pochodnią trochę szczęścia, złapania się do danego klubu, bycia w jakiejś sytuacji. No, nie wiem, no nieraz niestety zdarza się tak, że trzeba się cieszyć z tego, co się ma i ja to też gdzieś tam zawsze Damianowi mówię, ale aczkolwiek no, uważam, że ten chłopak ma naprawdę wielkie serce do tego, co robi i pewnie chciałbym też mieć więcej i meczy w ekstraklasie i coś, ale mówię, bierz wszystko małymi łyżeczkami, nic się nie dzieje bez przyczyny i po prostu musisz cieszyć z tego, co ma dzisiaj, także jest jeszcze jak na bramkarza młodym chłopakiem i wszystko przed nim, także no na pewno chciałby osiągnąć więcej, ale są rzeczy, na które no, nieraz naprawdę nie mamy wpływu i myślę, że akurat nie jest to rzecz, którą gdzieś tam ma go załamywać. Musi go to nieść i musi pracować dalej ciężko i liczyć na to, że będzie miał okazję jeszcze się pokazać częściej na boiskach ekstraklasy. Pawle, wiem, że na koniec jeszcze Maciek chcecie pociągnąć za język co do twoich planów na bliższą i trochę dalszą przyszłość, ale ja jeszcze chciałem cię zapytać o jedną rzecz, bo to pytanie mi trochę uciekło, a bardzo mi zależy na tym, bardzo mi zależało na tym, żeby cię zapytać, jak ty jako wieloletni bramkarz, doświadczony bramkarz, też już trener bramkarzy, też już z bogatym stażem, jak ty widzisz różnicę między w roli bramkarza dzisiaj we współczesnym futbolu,
A choćby w tym futbolu, kiedy ty grałeś, jeszcze w latach choćby 90., kiedy ty byłeś zawodowo uprawiałeś piłkę nożną, bo z mojej perspektywy ta rola jest diametralnie inna. Dzisiaj dla niektórych trenerów, niektórzy trenerzy wymagają przecież od bramkarzy, żeby byli de facto pierwszymi rozgrywającymi. Kiedyś bramkarz bardziej chyba trzymał się słupków i poprzeczki. Jak ty to widzisz? Jest całkiem inaczej się gra na tej pozycji? No na pewno. Sama piłka od momentu, w którym ja gdzieś jeszcze grałem, to już bardzo się zmieniła. Już na pewno gdzieś tam ta rola bramkarzy w drużynie jest jakby coraz ważniejsza i coraz bardziej odpowiedzialna. Tak już nie odpowiadamy tylko za, nie wiem, za obronę strzałów, za dyrygowanie gdzieś tam tą formacją obronną, ale nawet rozpoczynamy akcję i od nas gdzieś tam, od tego jak bramkarze wprowadzą piłkę do gry, od tego można powiedzieć decyduje się początek danej akcji, także myślę, że na pewno ta pozycja mocno dewaluowała i też nie przesadzałbym z tą taką, bo już bardzo dużo się teraz słyszę, że każdy patrzy na to, że bramkarze teraz grali nogami. Myślę, że nogami, tak. Że naprawdę jak ten to wszystko złapać w odpowiednich proporcjach, bo bez przesady z tym wszystkim, bo mimo wszystko, mimo tych jakby większych założeń, to nigdy nie zapominajmy o tym, że najważniejsze to, żeby za nasze plecy żadna piłka nie wpadła i to jest jakby numer jeden, ale na pewno jest specyfika treningu się zmieniła, specyfika jakby gry bramkarza także myślę, że jest więcej teraz jakby rzeczy, które trzeba wprowadzić w treningu, które trzeba przepracować nawet indywidualnie, żeby potem można to było wnieść w trakcie treningu z zespołem. Jasne, panowie, kończy nam się czas, a musimy to zamknąć taką klamrą i pytaniem. Paweł, jakie plany zawodowe? Bo wiemy, że na razie odpoczywasz od tego futbolu, ale no nie wierzę, że nie masz czegoś na oku. Nie wierzymy ci, że długo wytrzymasz bez piłki i bez pracy. To, że ja długo nie wytrzymam, to jest pewne, ale no wiadomo, to jeszcze oprócz moich chęci, to jeszcze musi być chęć zatrudnienia mnie w jakimś klubie, także na pewno czekam gdzieś tam na jakieś propozycje. No niestety czasy są teraz jakie są i nie tylko na tym rynku, ale wszędzie, jeśli chodzi o pracę, ten wiadomo. Paweł, a trenerzy bramkarzy też mają agentów? Czy ty na własną rękę szukasz pracy? Czy agenci ci pomagają? Znaczy, jak to wygląda? Znaczy, no na pewno gdzieś tam rozmawiam z ludźmi, którzy też są i agentami, i dyrektorami sportowymi. Gdzieś po prostu jakby rzuciłem swój akces do tego, że jeśli ktoś potrzebowałby trenera bramkarzy, no to ja jestem bardzo chętny do współpracy i na tej zasadzie to działa. No wiadomo, że nie jestem jakby osobą anonimową w tym środowisku, także czekam na propozycje i no co, no tak to niestety jest w zawodzie trenera. No. Raz jest praca, raz jej się nie ma, ale liczę na to, że nie będzie to jakiś dłuższy rozwrat z piłką i że uda mi się jak najszybciej wrócić do pracy. To tego serdecznie ci życzymy. Tego ci życzymy, Pawle. W takim razie wierzymy, że szybko wrócisz na tą trenerską karuzelę. Jeżeli ktoś, jakiś poważny klub zawodowy piłki nożnej potrzebuje takiego specjalista, który wypuścił świat między innymi Drągowskiego, Kotorowskiego i kilku innych bramkarzy, o których dzisiaj tu wspominaliśmy, no to jakby coś, to niski pressing też dysponuje numerem do trenera Primela. No, jeśli chodzi o Bartka Drągowskiego, to nie do końca, bo ja już, no to już po moim przyjściu do Jagiellonii on już odszedł także, ale... Ale był kontakt. Ale my ci dopisaliśmy do listy CV. Tak jest. Paweł, dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy, dużo zdrowia ci życzymy. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia dla wszystkich kibiców Miedzi. Dziękuję za zaproszenie i obie jak najszybciej do spotkania na boisku. Tak, pozdrawiamy. Cześć. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Wam też koniec. Cześć. Dziękujemy. Pozostańcie w zdrowiu i do usłyszenia niebawem. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Na razie.